Roundup przez okrągły rok. Jesień. Trudne chwasty, odłogi i ugory. Koniec lata i początek jesieni to doskonały czas na zwalczanie trudnych, wieloletnich chwastów. Chwasty przed zimą rozbudowują mocno system korzeni, rozłogów i kłączy. To idealny moment dla Roundupu. Jesienią kierunek przepływu w roślinie sprawia, że Roundup pobierany przez zielone części rośliny wędruje do najdalszych części systemu korzeniowego. Wiosenne parcie korzeniowe i intensywny wzrost masy zielonej oraz mała powierzchnia pobierania Roundupu w stosunku do masy korzeni ograniczają pełne pobieranie Roundupu do korzeni i rozłogów, szczególnie tych głęboko położonych. Nie należy uprawiać gleby i ciąć rozłogów przed opryskiem Roundupem. Wszystkie kłącza i rozłogi muszą być połączone z rośliną macierzystą, umożliwiając aktywny transport preparatu. Lepsza skuteczność zwalczania chwastów wieloletnich. Efekt wieloletniego ograniczenia zachwaszczenia. Skuteczność Roundup w różnych warunkach pogodowych, nawet godzinę przed deszczem. Ścierniska zbożowe i rzepaczane. Roundup jest skuteczny nawet w czasie suszy i temperaturze do 30 stopni Celsjusza. Roundup przerywa parowanie samosiewów, mulczuje glebę i tym samym ogranicza straty wody. Szybsza uprawa, mniejsze nakłady, oszczędność czasu i paliwa. Lepszy i szybszy rozwój plantacji, lepsze przygotowanie do przezimowania. Roundup przerywa zielony most pomiędzy chwastami i samosiewami porażonymi przez patogeny, zgorzel podstawy źdźbła, kiła kapustnych, choroby podsuszkowe, a uprawą następczą. Mniejsze straty wody, szybsze i łatwiejsze uprawy, skuteczne zwalczenie chwastów wieloletnich, lepsze wschody i przygotowanie plantacji do zimy, przerwanie zielonego mostu i ograniczenie występowania chorób, skuteczność w godzinę przed deszczem i w twardej wodzie, możliwość uprawy 2 do 5 dni po oprysku. Ścierniska po zbiorze kukurydzy. Zabieg na ściernisko kukurydzy to najlepszy sposób na ograniczenie występowania perzu, powoju i ostrożenia polnego. Najnowsze formulacje Roundupu są skuteczne również w niskich temperaturach, nawet około 2 stopni Celsjusza. Nawet późną jesienią zwalczanie chwastów preparatem Roundup jest bardziej efektywne od stosowania uprawy mechanicznej lub herbicydami selektywnymi. Oprysk ścierniska nawet późną jesienią to szybsza i bardziej efektywna uprawa stanowiska na wiosnę, umożliwiająca terminowe siewy i skuteczne zwalczanie chwastów. Zwalczanie chwastów wieloletnich w monokulturze kukurydzy. Wysoka efektywność formulacji Roundupu w bardzo niskich temperaturach, skuteczność w godzinę przed deszczem i w twardej wodzie, terminowy siew uprawy następczej. Zasady stosowania preparatu Roundup. W chwili zabiegu pesz powinien osiągnąć wysokość 10 do 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości. Chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Umożliwić odrost chwastów i samosiewów. Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich uprawę lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu. Przy zwalczaniu chwastów rocznych uprawę można rozpocząć 1 do 2 dni po zabiegu. Po zastosowaniu Roundupu na polu można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi przedsiewne Roundupem wspierają bogatsze i zrównoważone rolnictwo, dbając o zasoby naturalne, jak i o dobrobyt rolników. I to w skrócie wszystko. Szczegóły znajdują się w opisie filmu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na sformułowania i symbole wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.